Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, Indyka.hl, jesteśmy już po gali KSW77. Ze mną jeden z komentatorów, Albert Oziemkowski. Witam. Witam, witam. No powiedz, jak Ci się podobała ta gala na początek? Może takie pytanie. No bardzo, tak, wydaje mi się, że każdy tutaj miał duże oczekiwania względem tego ostatniego eventu w tym roku organizacji KSW. No i możemy powiedzieć chyba śmiało, że to wszystko się udało. 11 pojedynków, 3 zakończone decyzją, 8 skończeń przed czasem. Jeszcze dodatkowo dorzuciła tej fortuna, bo za każde skończenie 10 koła szło na fundację Cancer Fighters. Także naprawdę fajnie i wydaje mi się, że przede wszystkim było na co popatrzeć. Zacznę może, nie będziemy wyjątkowo może zaczynać od tej walki Pudziana, tylko od samego dołu, debiutująca Wiktoria Czyżewska, no i nokaut w pierwszej rundzie. No tak, no zawodniczka wywodząca się z kickboxingu, która ma dosyć duży na swój młody wiek doświadczenie, jeśli chodzi o starty amatorskie, zarówno w MMA, jak i w kickboxingu. Widać, że to jest materiał, jest naprawdę potencjał w tej dziewczynie, bije z obu rąk, z obu pozycji. Ciekaw jestem, jak właśnie by się ona pokazała też, jeśli będzie ta walka na chwyty w parterze. Widać, że tutaj trener Marcinki czuwa, prowadzi ją bardzo umiejętnie. No i co, no wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba czekać na kolejne starcia, bo uważam, że potencjał jest naprawdę duży. A z kim byś ją widział w następnym starciu? Kurczę, powiem Ci, zmęczony jestem, zaspany jestem, ale... Baczyńska, Sara Smajdź. Wiesz co, no, pytanie, no wiadomo, ona zaczyna, ma 18 lat. Spokojnie, wszystkiego dobrego, siemano. Gratulacje. Wiesz co, może jeszcze jakąś inną dziewczynę, jakiś prospekt, dobrze zapowiadająca się postać. Ale w sumie też z Baczyńską. No, jeszcze Ada Kreft. No jeszcze jest Ada Kreft. Ale z tych dostępnych zawodniczych, tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że albo z Baczyńską, albo z Adą Kreft. No to dalej, z tego co pamiętam, Szamat, Karl McNally, no i tam też przed czasem poddanie. No gdzieś tam dużo, bardzo wyrównana walka według bukmacherów też i według wielu ekspertów, no ale jednak Szamat tutaj przeważył, no i udało mu się to duszenie z pleców zapiąć. No dla mnie też to było wyrównane starcie, nie będę ukrywał i zaskoczył mnie przede wszystkim Szamat, że udało mu się skończyć przed czasem i w taki sposób właśnie w parterze Karla McNally. Przede wszystkim widać, że naprawdę wzmocnił się fizycznie. Musimy pamiętać, że to jest w dalszym ciągu bardzo młody chłopak. Do ostatniej walki nawet musiał dobijać tych kilogramów, bo to za mało ważył na tą kategorię wagową. Pokazał przede wszystkim też w tym pojedynku, że dużo widzi, jeśli chodzi o te sytuacje chwytane. Najpierw świetne zejście pod rękę. Wyszedł od razu za plecy, obalił. Już od razu po sprowadzeniu zaczął szukać tego poddania, wpinając się za plecy i chyba, już nie pamiętam dokładnie, za trzecim razem jednak doprowadził tą technikę kończącą, a Karl McNally przede wszystkim w swoich pojedynkach, choć nie ma ich dużo stoczonych, jeśli chodzi o pojedynki zawodowe, ale potrafi on w ekwilibrystyczny sposób poddawać, a jednak tym razem mówi się, że kto od miecza wojuje, od miecza ginie, no tutaj można powiedzieć, że stało się tak, jak to powiedzenie. Trzecia walka, nie pamiętam, czy to był Patryk Likus w trzeciej, czy w czwartej, i coś mi chyba umknęła jedna walka. Wydaje mi się, że Patryk Likus był czwarty. Kamil, jaka była trzecia walka? To może zanim trzecia, to czwarta chyba, Patryk Likus, Michał Domin. No i faworytem według Macherów, nie wiem czy nie słusznie, jak ty uważasz, był Patryk, no ale jednak Michał Domin gdzieś tam pokazał, że zostaje w KSW, no i że, bo gdzieś tam to była chyba ta walka troszkę jego być albo nie być. No też wydaje mi się, że takie fajne z historii, jeśli chodzi, patrzy się na same przygotowania i przepraszam, że tak mówisz, no około zmęczony jestem, ale wiesz, ciężko... A ja cię jeszcze dopytuję. Nie, spoko, ale wiesz, ciężko jakby robić wciąż to samo i oczekiwać innych efektów. On tam powiedział na tych
wywiadzie przed tą walką, że zmienił to gruntownie, postawił mocno na zapasy, bo tego właśnie brakowało. Pokazała mu ta przegrana z Patrykiem Kaczmarczykiem, że po prostu odstaje w tym momencie od Patryka, skupił się na tym i wydaje mi się, że pokazał takich parę fajnych elementów. Wiadomo, że będzie zawodnikiem mocniejszym fizycznie, jest też starszy, zadawał powiedzmy mniej tych ciosów, nie był tak mobilny na nogach, ale jeśli bił, to widać, że te ciosy robiły wrażenie. Dobry plan na walkę przede wszystkim po to, żeby otwierać długiego likusa tymi ciosami na korpus, wychodzeniem potem ciosami na głowę. No i te zapasy fajnie, wydaje mi się, zagrały. Wiadomo, że to jeszcze nie jest taki poziom zapasów jak gościa, który robi to, nie wiem, 2-3 lata i skupia się głównie na tym, bo to jest to zawodnik, który wywodzi się z kickboxingu, z Muay Thai i wydaje się, że tą płaszczyznę najbardziej czuję. Nawet było chyba widać w tej drugiej rundzie, kiedy był bliski poddania, że stracił naprawdę wiele sił. Wydawało się, że już prawie siedzi to poddanie. Mi się wydawało, że jeszcze wystarczyło rozłożyć pasko biodra, trochę zrobić zegar, odejść w prawą stronę, czoło obniżyć bliżej maty i naprawdę by to siadło, bo było widać po Patryku, że zabiera mu to oddech. Jak wychodzili do trzeciej rundy, to również Domin był zmęczony przez tą próbę poddania, ale też ta obrona wiele sił kosztowała likusa. No to idąc dalej, Lias Gralak, no i ten rewanż za Gales sprzed 2 miesięcy bodajże. No i gdzieś tam w tamtej walce do momentu no, tego palca w oko bodajże, to był chyba wtedy, wygrywał gdzieś tam Gralak. No tak dzisiaj ten Lias okazał się mocniejszy, no i notuje de facto chyba 3. albo 4. wygraną w tym roku w KSW. No tak, no to jest odnośnie tamtej walki, to słabo mi się daje, że na początku Adrian wszedł w tą walkę, potem jak już zaczął łapać tempo walki, no to była ta, był ten faul ze strony Jana Liasy. No i walka zakończyła się, jak się zakończyła, i wydaje mi się, że przede wszystkim Lias jakby wyciągnął może troszkę więcej wniosków. To jest jedna rzecz. Widać, że miał troszkę inny plan na ten pojedynek. Bardzo dobrze funkcjonował ten lewy prosty i w kontrze, i lewy na lewy. Presja, wiadomo, to również było w pierwszym starciu. Aczkolwiek powiedział on sam podczas tych przygotowań. Tu się znowu biją. Kurza, melodia. No to dziewczyna. No, dziewczyna, no patrz. Nie zwracajmy uwagi. A to nasza redakcyjna koleżanka. Twarda sztuka. A tak. Asia Albert cię chwali tutaj. Jesteś twarda sztuka, naprawdę. No i też powiedział Lias, że podczas tych przygotowań pierwszy raz jakby wyjechał na 3 tygodnie do Tajlandii i robił z topowymi zawodnikami. I wydaje mi się, że ten zawodnik rozwija się z walki na walkę. Być może już teraz czas na jakiegoś zawodnika z rankingu. Bardzo chciał też skończyć tą walkę przed czasem. To powiedział w wywiadzie. No i to mu się udało. Bo bodajże chyba 5. duszenie za plecy w jego karierze. Taka jego technika koronna. Mądrze prowadzona walka i uważam, że warto się obejrzeć czas. No i dalej ta walka, która chyba trwała najkrócej, tak mi się wydaje, no i miała trwać najkrócej, bo zawodnicy stoczyli przed tą walką chyba oboje łącznie 100 sekund w klatce KSW, gdzie jeden z nich 95, na drugi no to 5 sekund, ten najszybszy knockout w KSW, więc dzisiaj mogliśmy się też spodziewać szybkiego skończenia, no, ale tam od początku poleciały niezłe cepy. Tak, ale też zaskoczył, wydaje mi się, Bogdan Chnitko. Rozpoczął tak, jak się spodziewałem, że po prostu będzie starał się szukać skrótu dystansu, będzie starał się obalić Prywulesku. Potem był ten faul, sędzia wznowił, a jednak on nie kontynuował tej taktyki. Zaskoczył, uważam, również ten przeciwnika, postawił na striking. Bardzo fajne, widowiskowe skończenie, wysokim kopnięciem. Wszystkim to się mogło przede wszystkim podobać, ale też takie odnoszę... Takie mam, wiesz, jakieś w głowie, że on jest, wciąż nie wiem, co o nim myśleć, nie? Bo naprawdę zaskakuje, jest bardzo dobry, wszystko wygrywa jakby przed czasem i też miałem takie wrażenie, że do tej walki wyszedł jakby dużo lepiej jeszcze przygotowany fizycznie. Wiesz, jak to się mówi, jak coś się dzieje raz, to jest przypadek, jak 2 razy, to jest wskazówka, jak 3 razy, to potem dowód, więc czekamy na 3. raz.
No to czekamy na trzeci, a tymczasem Patryk Kaczmarczyk, wspomniany już zresztą dzisiaj przez ciebie, Pascal Hinzen, no i Patryk pokazuje, że gdzieś tam no chyba udowodnił, że jednak jeszcze coś jest tutaj do zrobienia w końcu. No tak, jak poprosił mnie właśnie, żebym pomógł na rozruchu, żeby przytrzymał tarczę, to właśnie tam mówi, że będzie pracował dużo przednią ręką, rzucał tych ciosów na korpus. Wyszedł już do tej walki, troszeczkę obniżona pozycja, miał plan, widać, to co czasami mi się wydaje, było takim problemem Patryka, że się spieszył. A tu była spokojna walka, tak naprawdę skończyła się bardzo, bardzo szybko. Ja bym w życiu nie założył takiego scenariusza, że właśnie w ten sposób się to potoczy, bo mimo wszystko uważam, że naprawdę Pascal Hinzen to jest mocny zawodnik i nawet w ostatnim pojedynku przyjmował kolana na głowę, szedł cały czas do przodu. Bardzo cieszy mnie to zwycięstwo, wiadomo, że to też personalnie bezpośrednio do tego podchodzę i też nie będę nigdy do końca obiektywny względem Patryka, tylko na zawsze będzie to trochę taka subiektywna opinia, jakbym nawet bardzo nie chciał. No i cieszy mnie to zwycięstwo, ale uważam, że zdecydowanie Patrykowi się należą pochwały. Dobrze przepracowany okres i chyba pierwszy raz od wielu walk widziałem, że Patryk tak dobrze zrobił wagę. No to idziemy dalej i jeśli dobrze pamiętam, Andrzej Grzebyk, który no powiedział po walce, że gdzieś tam gdyby przegrał, to chodziło mu skończenie kariery po głowie, no ale wygrał i wrócił tutaj no w emocjach niesamowitych, takich, których jeszcze go chyba nie widziałem, szczęśliwy jak nigdy, no i ta walka chyba gdzieś tam pokazała, że jeszcze coś może w KSW zadziałać, twierdzi jego menadżer, nawet bić się gdzieś tam o te najwyższe laury. Andrzej ma naprawdę umiejętności, papiery uważam do dużych rzeczy. Też zmieniony rywal na ostatnią chwilę, miał się bić z Emilem. On się trzy razy zmieniał rywal. Tak, ja się w ogóle, no w sumie z moim byłym rywalem się miał bić, akurat mi tam dobrze z nim poszło, ale była taka właśnie sytuacja, że to jest zupełnie stylistycznie inny rywal. Tutaj gość typowy grappler, Brazylijczyk, brazylijskie jiu-jitsu i o dziwo pierwszym wydaje się mocnym ciosem trafia mocno Brazylijczyk, potem bardzo efektowne sprowadzenie walki do parteru. No, pokazał Andrzej, że też w tym parterze, bo wiele osób charakteryzuje go głównie jako bardzo dobrego strajkera, że w tym parterze też wiele potrafi i potrafił to wszystko odwrócić na swoją korzyść i też uważam, że tak z perspektywy czasu cieszy to zwycięstwo. Na pewno dla zawodnika, który przegrywa dwa razy z rzędu, wygrać przed czasem. Było dużo perypetii względem tego pojedynku. No, ja czekam na pewno na jego kolejne starcie, bo niezależnie od tego, czy Andrzej wygrywa, czy przegrywa, to uważam, te walki wygląda się bardzo dobrze. No i już prawie powoli wkraczamy w te walki mistrzowskie, ale póki co walka numer 1 z numerem 2, Rutek Eskijew, to pewnie gdzieś tam też trochę bardziej personalnie może do tego podchodzisz, ale Rutek zwycięża. Rutek zwycięża, chociaż nie jednogłośnie. No ja też będę tutaj wiadomo subiektywny, ogólnie podobała mi się ta walka. Podobała mi się walka. Pierwsza chyba skończona przez decyzję. Tak, na tej karcie to była jako pierwsza walka skończona przez decyzję, potem były jeszcze dwie. Ja nie ukrywam, że liczyłem, że będzie troszkę więcej zapasów, ale fajny ten styl Rutka pod tym... Chyba panowie gdzieś tam chcieli dopiąć tej umowy, żeby się nie obalać. No nie wiem, jedni mówią, że zakład był, drudzy, że nie było. Ja już szczerze powiedziałem, że sam nie wiem, choć naprawdę na to liczyłem, kto kogo pierwszy obali. Co prawda Rutek był tutaj na plecach w tym starciu. Fajne te akcje, kiedy pokazywał, że schodzi do, ciężko powiedzieć, do nóg, ale jakby obniża pozycję po to, żeby zainicjować clinch, potem od razu wychodził z ciosami, kontynuował te akcje bokserskie. No i też kłopoty Rutka w tej trzeciej rundzie, bo tam wydaje się, że naprawdę było blisko, uważam, skończenia oczu, zdecydowanie te ciosy Daniel. Trafił raz mocno ciosem, potem też wstrząsnęło nim to kopnięcie. Ta pierwsza ta akcja chyba uderzył prawy na prawy i lewym sierpem, jeżeli dobrze pamiętam, posłał Rutka na deski.
Bardzo dobra walka, uważam. Bardzo dobra walka, fajna, dynamiczna. Troszeczkę się też zmieniało. Każdy, w każdej z trzech odsłon miał swoje momenty. No i tak jak sędziowie też widzieli, to wydaje mi się, że to była bliska walka, ale też jestem subiektywny, ale wydaje mi się, że dobry werdykt. No i przechodzimy do walk mistrzowskich dwóch. No i pierwsza, to może ty mi odpowiesz, czego szczękę ma Iwan Ersland? Czy to jest tytan, diament, metal, cokolwiek? Bo no to jak piekielne ciosy wytrzymywał od Ibrahima i z drugiej strony też parę razy wydaje mi się, no może nie podłączył, ale gdzieś tam na pewno zamroczył Ibrahima. Tak, no widziałeś przecież twarz Ibrahima, też wykazał się, uważam, dużą odpornością na ciosy, ale jednak to on dyktował przede wszystkim tempo tego pojedynku, jak chciał oddawać presję, to dawał, to raczej jak chciał wywierać presję, to też mu się również to udawało i też taka mądrość, nawet jak trafił, to parę razy, kiedy starał się dokończyć, zobaczył, że troszeczkę paliwo ucieka, potrafił zwolnić za każdym razem, skupiał się też na precyzji, nie wiem, czy to jest prawda, jakaś tam też była pewna kontuzja u Ibrahima, nie wiem, ile w tym jest prawdy. Wiadomo, obaj świetnie boksujący zawodnicy, zupełnie inny styl, jeśli chodzi o poruszanie, o wyprowadzanie ciosów, klasyczna pozycja Erslana, mocna prawa ręka i luźny, lotny na nogach Czuzigajew. Ja też spodziewałem się, że Czuzigajew będzie też zaprzęgał te swoje zapasy do roboty. W pierwszych dwóch odsłonach były jakieś wejścia. Pierwsza runda w sumie w ogóle była taka jak zwiad, nie? To się mówi, każdą wojnę zaczynasz od zwiadu. I tak właśnie wyglądało. No, wiedzieli panowie, że to będzie 5 rund. Dobra, kurczę, bo się rozgoduje znowu. Bardzo fajna walka i obaj przede wszystkim wykazali się taką wolą walki, odpornością na ciosy. A Ibrahim dodatkowo taką, no mi się, mądrością, po prostu wiedział, które rundy wygrywa, którą rundę, że tą piątą rundę może sobie całkowicie pozwolić oddać. No to kto dla Ibrahima teraz? No bo pewnie Tomek Narkul chciałby rewanżu, no ale ostatnia przegrana chyba mu troszkę tą drogę wydłużyła. Brazylijczyk, który wygrał z Narkunem, czy może jeszcze musimy poczekać na nowego pretendenta? No wydaje mi się, że to się samo składa, no. Tylko wiadomo, tutaj jest jedna walka w KSW. Tak, jeszcze to powiem ci, że tak nie mam za bardzo już tak chyba głowy, żeby tak szybko... To na tym się zastanowimy na chłodno. A następna walka mistrzowska, Sebastian Przybysz jako wykładacz, no i nowy mistrz akurat w tym przypadku. Ale też tutaj decyzja z kolei niejednogłośna. Tak, decyzja niejednogłośna. Świetnie zaprezentował się Kuba Wikła, czy już przed tym starciem było widać u niego naprawdę takie duże zmiany mentalne. Nie wiedziałem, z czego to wynika i tak w sumie dzisiaj tak sobie siedzę i myślę, że po prostu on się czuje coraz bardziej pewnie, bo wie, że coraz więcej umie. Mimo swojego młodego wieku ma świadomość tego, że jeszcze coraz bardziej będzie się doszlifowywał, bo uważam, że trenując w Czerwonym Smoku to jest po prostu coś nieuniknionego, że będzie po prostu coraz lepszy, mając takich gości obok siebie i trenerów na macie. Zaskoczył mnie troszkę Sebek Przybysz, bo jakby on nie unikał tego parteru, tylko czasami sam go inicjował. Nawet przy tym podcięciu, które zrobił Sebek, miałem takie wrażenie, że Kuba jakoś nie broni, tylko aż stara się zaprosić Sebka do tego, do tej wymiany na chwyty, także... I nawet kiedy Seba miał dosiad, no to gdzieś tam się udało przeswipować go. Tak, no te sweepy, wydaje mi się, że sam Adam Wardziński nie mógłby się powstydzić tych sweepów. Wiesz, fajne to jest, że jest taki gość, który jest tak młody, już dużo umie, a jeśli chodzi o ten parter, to jest naprawdę... No prawdziwym wirtuozem, wiesz, i nie jeden będzie trenował 24 godziny na dobę i ten parter robił to wszystko i po prostu, no i tak nie będzie robił tego na takim poziomie, a to ma Kuba Wikłacz, że to takie coś odbozi i widać, że potrafi to wykorzystywać. No i trylogia, no można by powiedzieć, że rozstrzygnięta, ale chyba panowie jednak ostatni raz się w klatce nie spotkali. Też mi się tak wydaje, że to wiesz, że to jeszcze... Te temperamenty są takie u jednego i u drugiego, oczywiście przy dużym szacunku, to jest bardzo fajne. Tak, no, czwarte starcie,
Chętnie bym zobaczył. Chętnie bym zobaczył, czy panowie lubią się zaskakiwać. Tylko teraz... że wtedy znowu mógłby być remis i wtedy trzeba by było piąty robić. Nie, no to remis jak u Janka. Nie, no, wydaje mi się, że remisy to chyba najgorsze wyniki wymyła. Tak, tutaj pijesz do walki Janka? Nie, no ja szczerze mi się bardzo podobał, jak Janek zawalczył. Bardzo dobra taktyka przez pierwsze trzy rundy, plan, prowadzenie. Wiesz, no nie to, że pije, tylko wiesz, no wychodzi dwóch gości po to, żeby zdobyć pas i koniec końców obaj tak naprawdę się troszkę tą walką jakby oddalili, tak? O, złapać tam kogoś czy nie? Nie, tutaj możesz pana obalić. Przepraszam, ja tu chciałem pozbierać te butelki, bo panowie to jeszcze długo to się... Dobrze, już kończymy. O Janku nie będziemy rozmawiać. No, creme de la creme, Mariusz Pudzianowski, Mamet Kalidow. Pierwsze co spytam, czy tobie gdzieś tam, tak jak nam wszystkim, chyba troszkę stanęło serce na chwilę, jak Mamet zaczął ogłaszać, że to jest koniec pewnej epoki. Nie no, stary, łyknąłem to jak pelikan, nie? Ja też. Naprawdę, myślałem, że już Mamet kończy i no, zamuliłem się, wiesz, ale no, mówi, że na szczęście, że tylko wadze ciężkie. No. Także dobrze liczę na to, że Mamet wróci do kategorii średniej. W tej walce ważył 93 kg, to jest typowy, no nawet na kategorię 93, mając taką wagę, to wiadomo, że jest przymały. No a jednak suples na Pudzianie? Suples, no ale zobacz jak techniczny sposób. Najpierw z overhooka uchimata z klamry Pudziana, a potem w bardzo mocny sposób tego półsuplesa takiego rzucił. Z judo to bym nazywał się nawet uranagę. Bardzo fajnie, jeszcze bardzo umiejętny sposób zastawił tą stopę, dokręcił, dodatkowo stworzyła się też dźwignia na kolano Pudziana, także świetna technika i uważam, że można sobie naprawdę parę razy otworzyć, żeby dodać do arsenału dla przyszłych adeptów, bo to może być jako materiał po prostu szkoleniowy. No zaskoczył, a wiesz, to najlepsze jest to, bo ja tak mówię, oglądam tą konferencję i mówię, no ja nie będę, będzie wymiana, ostra wymiana. A nie będę, zapowiadał się, moment, że nie będzie uciekał. Ja się nie będę mówił, ja cię będę gonił, ale ja nie będę uciekał i tak dalej. I wiesz, to nie uciekał, to była wymiana, tylko zapaśnicza. No tak. Była wymiana zapaśnicza i no po prostu zrobił to po mistrzowsku i jakby nawet ta większa masa, potworna siła Mariusza Pudzianowskiego, nie dała rady oprzeć się tym ofensywnym, zapaśniczym zapędom Mameda Khalidowa. Myślisz, że Mamet jeszcze ma szansę przeatakować ten pas kategorii średniej? Wiesz co, on też na konferencji powiedział, że jeśli ma się dalej bić, to interesują go tylko duże walki. Myślę, że tak, że to jest jakby nieuniknione. No wiadomo, też mogą być jakieś takie zestawienia. Widzimy też wielu zawodników jakby zmienia organizację, prawdziwe ikony i może jakieś starcie ikon. Też na to bym... Papa, trzymajcie się. Też nie ukrywam, też na to liczę. Wiesz, jak ja zaczynałem trenować, to już dawno był Mamet Khalidow i każdy go podziwiał. Zresztą podobnie jak Pudzian. No. Fajny gość i zawodnik, którego się po prostu fajnie ogląda. No dobrze, moglibyśmy jeszcze tak długo, ale ja już wszyscy zmęczeni, nie będę cię trzymał, wszyscy już, cała ekipa KSW wychodzi, zostaliśmy tylko my na placu boju, więc nie będę cię dłużej trzymał. No i co, widzimy się w styczniu w Szczecinie. Tak jest, dziękuję wam bardzo, dziękuję wam za wywiad, no i trzymajcie się, no jakbyśmy się pewnie już na KSW się nie zobaczymy. No nie. Życzę wam wesołych świąt, no i szczęśliwego nowego roku. Siemano. Tak jest, i tobie również.